Anna Popek znów pojawi się w pytaniu Śniadanie. TVN zaskoczył widzów popularnej śniadaniówki. Anna Popek jest bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Poza tym, za prezenterka Pytania na Śniadanie od lat spełnia się zawodowo, jest także niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i bardzo chętnie pojawia się na brandzowych imprezach. Nie przegapi też żadnej okazji, by skomentować z bieżącym wydarzenia społeczno-polityczne. Niedawno stanęła w obronie Jana Pawła II i w rozmowie z dziennikarzem Pomponika sprzeciwiła się obalaniu autorytetów. 54-latka cieszy się spora sympatia wśród telewidzów, nic więc dziwnego, że fani nie byli zachwyceni informacja o tym, że popularna prezenterka znika z chętnie oglądanej śniadaniówki TVP. Choć dziennikarka była związana z porannym programem Telewizji Polskiej od pierwszego odcinka wyemitowanego w 2002 roku. Po 14 latach współpracy niespodziewanie zdecydowała się odejść z PNS, by zająć się prowadzeniem autorskiego talk show Świat się kręci. Później Annę Popek można było zobaczyć w takich formatach jak Dzień Dobry, Polsko i Wstaje Dzień. Ostatnio zaczęła pojawiać się także u boku kontrowersyjnego gwiazdora TVP Jarosława Jakimowicza w programie publicystycznym W kontrze, emitowanym w TVP Info. Ku zadowoleniu widzów Telewizji Polskiej, stacja ogłosiła, że popularna dziennikarka wraca do Pytania na Śniadanie. O niespodziewanej zmianie stacja poinformowała w social mediach. Anna Popek wraca do Pytania na Śniadanie. Ania przywita się z wami już jutro o 7:30. Baczcie z nami można przeczytać na instagramowym profilu PNS. Wielu fanów nie kryje z tego powodu radości, zostawiając pod postem pozytywne komentarze. Super wiadomość. Bardzo fajna osoba i prezenterka, napisał jeden z internautów. Nie wiadomo jednak, czy Anna Popek zastąpi kogoś ze stałej obsady prowadzących, czy po prostu dołączy do obecnej ekipy prezenterów. Od dłuższego czasu śniadaniówkę w telewizji publicznej prowadza dobrze znane pary, Izabela Krzan i Tomasz Kammel. Ida Nowakowska i Tomasz Wolny, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Małgorzata Obczowska i Łukasz Nowicki, a także Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Jak dowiedział się serwis Plotek, Anna Popek na ten moment nie będzie miała stałego współprowadzącego. Przypomnijmy, że w przyszłości prezenterka pojawiała się m.in. u boku Michała Olszanskiego.